15 lat temu sakrę biskupią przyjął ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Dominus Jezus to zawołanie, które wówczas przyjął. Metropolita szczecińsko-kamieński urodził się 65 lat temu w Radzeniu Podlaskim. Kapłanem jest od 40 lat. W 2002 roku święty Jan Paweł II mianował go biskupem sandomierskim. To otwiera się na tyle nowa przestrzeń życia i nowe tematy, że cokolwiek człowiek wcześniej wiedział, to już jest niewiele przydatne. Cokolwiek sobie planuje, to jest mało znaczące. Po prostu ktoś inny bierze za rękę i prowadzi już dzień po dniu. I te 15 lat tylko mi potwierdzają, że nie ma dwóch identycznych dni. Trzeba być wciąż gotowym, do dyspozycji, otwartym, poszukującym, a jednocześnie dokonującym wyboru. W tym właśnie chyba Jan Paweł II jest genialnym przykładem. I niech jego opieka z nieba dalej nas prowadzi. Czy widzi ksiądz arcybiskup jakieś szczególne swoje zadania na przyszłość? Myślę, że niezmienne pozostaje odnajdywanie Bożej drogi w zmieniającym się nieustannie świecie i oby była to zawsze droga Jezusa Chrystusa, a rozpoznawać uczy nas i pomaga nam Duch Święty. To jest naprawdę tajemnica wejścia w Bożą obecność i w Boże dzieła. To są tajemnice samego Pana Boga. Nasze życie nie da się inaczej ani wytłumaczyć. Jeśli jest cokolwiek dobrego, to Panu Bogu chwała. Jeśli jest cokolwiek nie tak, Pana Boga przepraszamy i ludzi za jakieś zaniedbania czy za zawód sprawiony. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony i niech nam pomaga, byśmy Jego wolę rozpoznawali, Jego drogą szli. Mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało. W mojej młodości postacią absolutnie dominującą była posługa biskupia, prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. I to rzeczywiście dominuje. Gdy chodzi o czas kapłańskiego już życia, no to już Jan Paweł II, który stał się takim wyznacznikiem całego naszego pokolenia. Ja byłem w drugim roku kapłaństwa, gdy nastąpił jego wybór na stolicę Piotrową i faktycznie wszyscy jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II. Dlatego też i chyba w naszej posłudze biskupiej staramy się szukać dróg nadziei, a jednocześnie dróg prawdy. Dróg dynamizmu, a jednocześnie dróg rozwagi. I przede wszystkim szukamy w tym całym zamieszaniu, chaosie dzisiejszego świata samego źródła, czyli Jezusa Chrystusa, i do Chrystusa próbujemy prowadzić lud Boży. Do Chrystusa, który jest prawdą, drogą, życiem. Stąd też chyba i moje biskupie zawołanie Panem jest Jezus. Stało się jakimś dopełnieniem, dopowiedzeniem do całego tego mojego planu czy programu. I z tym próbuję iść na co dzień. Mogę tylko dziękować wszystkim, którzy to rozeznając chcą iść razem ze mną czy obok mnie. Dziękować tym, co mnie wspierają i dziękować tym, którzy przede wszystkim dużo gorliwiej niż ja i dużo skuteczniej Bożego Ducha upraszają i za sprawy tej ziemi są też odpowiedzialni i są taką solą tej ziemi i światłem świata u nas. Te ziemie zachodnie potrzebują biskupa, który pokazać, żeby tu pokazać polskość, pokazać polską duszę, polską wiarę. Biskupa, który no, kocha drugiego człowieka, przede wszystkim, który wszystko by zrobił, żeby były takie stworzone warunki na ziemiach zachodnich, by człowiek czuł się dowartościowany, wielki, potrzebny. A więc bardzo przede wszystkim nasz ksiądz arcybiskup kocha Maryję, a więc za jej wstawiennictwem wyprasza łaski. Często można spotkać księdza arcybiskupa właśnie na kolanach. W sposób bardzo wyważony, roztropny prowadzi nasz Kościół, nas wiernych po drogach właśnie Ewangelii Chrystusowej. Przy tym jest też bardzo osobą budującą, jednoczącą, tak jak i w diecezji, tak i też w episkopacie, tak jest ksiądz arcybiskup postrzegany i odbierany. Jest z ramienia episkopatu w Komisji Nauki, to jest taka rada naukowa Komisji Episkopatu Polski, tam jest jako profesor
Dlatego, a też doświadczony nauczyciel akademicki, więc jest bardzo przydatny w tych naszych spotkaniach dotyczących budowania i nadawania kształtu nauce, szczególnie teologii w Polsce. Specjalny krzyż. W trakcie uroczystości jubileuszu Sakry Biskupiej arcybiskup Andrzej Dzięga wręczył krzyże archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej osobom szczególnie zasłużonym dla Kościoła i chrześcijańskiej kultury. Odznaczenie otrzymała między innymi Halina Piotrowska, kościelna z Dobrej Nowogardzkiej. A czym się wyróżniła w tym czasie szczególnym? Świadectwem wiary, to po pierwsze. Po drugie, nawet taka historia, jak śnieg padał, wiadomo jak to jest w zimę, śnieg pada i droga do kościoła, i żeby ludzie mogli wejść o suchych butach i nogach, to nieraz o 4 rano odśnieżała. Poza tym brała udział także i w różnych takich wydarzeniach związanych z akcjami Caritasu. No i poza tym jest taką duszą parafii. Przez wiele lat opiekowała się także swoim chorym mężem, dając świadectwo innym, jak opiekować się chorymi. No jestem bardzo zaskoczona, bo nigdy takiego czegoś nie spodziewałam się z świętego. W niedzielę właśnie ksiądz ogłosił rano, że zostałam wyróżniona. No i bardzo mnie to cieszy. Czy robi pani coś szczególnego? Czy robię coś szczególnego? No po prostu wszystko, co można na plebanii, w kościele, sprzątam. I przygotowuję do mszy i w ogóle, no i nawet nieraz nie śpiewam, bo jak nie ma organistki, to ja prowadzę w ogóle śpiewy. Profesora Bogdana Matławskiego wyróżniono za działania na rzecz tworzenia regionalnej kultury i budowanie jedności między Polakami i Niemcami, oparte na chrześcijańskich korzeniach. Zaskoczenie jest zawsze, przyjmuje się z wielką radością, przyjmuje się ze świadomością też, że to jest zobowiązanie, bo to cieszymy się krótko, ale jak sobie uświadomimy, że coś dostało się nie za coś, tylko po coś, żebyśmy coś czynili, no to tutaj jest troszkę głębsza refleksja, ale oczywiście radość, tak. Józef Łuszczyk został nagrodzony za włączanie się wraz ze strażakami w organizację wydarzeń o charakterze religijnym i patriotycznym. Zawsze wszystkie kościelne imprezy, które są organizowane, to zawsze Straż Pożarna uczestniczy. Czy mamy bez przerwy po mieście procesy fatymskie, nie, zabezpieczamy drogi, stoimy przy grobie. Prace, które związane są nieraz takie, że przy kościele wysokościowe, też to na prośbę proboszcza robimy. Nagrodzono także Adama Bendzaka, budowniczego kościoła w parafii Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła w Chojnie. To jest taki medal, który jest za zasługi dla danej wspólnoty parafialnej. Pan Adam jest ojcem 4 dzieci. Jego dzieci są też ministrantami, są i byli, bo tam niektórzy już co, niektórzy wyrośli. Jest budowniczym mojego kościoła, należy do oazy rodzin. Podpisał krucjatę wyzwolenia człowieka, więc nie pije alkoholu. Także to są takie, jest rzeczywiście takim świadectwem niesamowitym wiary w naszym środowisku.